Akacjowa 38, synem szczególnym Celi i Felip, Tano wykazuje się niezwykłymi zdolnościami, ale decyzja Celi i Felip go wstrząśnie. W hiszpańskich odcinkach Akacjowa 38 małżonkowie Alvarez Hermoso podejmą decyzję dotyczącą przyszłych studiów ich syna Tano, który jednak nie zgodzi się z nimi i ucieknie z domu, przekonany, że jest już obciążeniem dla rodziny adopcyjnej. Do nieporozumienia doprowadzi Teresa, która dostrzeże talent chłopca i doradzi Celi i Felip ważną ścieżkę dla jego przyszłości. Tano jednak nie zgodzi się opuścić Akacjowej. Na szczęście ktoś, po pierwszych momentach głębokiego rozczarowania, przekona chłopaka o dobrych intencjach Celi i Felip. Ostatnie wątki Akacjowa 38 zapowiadają nagły zwrot akcji dotyczący najmłodszego mieszkańca Akacjowej. Mowa o Tano, przybranym synu Celi i Felip. Po lekcjach z Teresą, które zdał z wyróżnieniem, Alvarez Hermoso zdecydowali się pozwolić mu wrócić do swojej rodzinnej wsi. Jednak po powrocie do Sierra uświadomi sobie niezwykłe zdolności chłopca. Tano będzie uważnie słuchać lekcji Teresy i całkowicie poświęci się nauce. Nauczycielka z Akacjowej nagle zda sobie sprawę z wielkich zdolności syna Celi i Felip. Chłopiec będzie potrafił rozwiązywać każdy problem bez najmniejszego trudu. W rezultacie Tano zacznie odczuwać silny dyskomfort, ponieważ zacznie go nudzić wykonywanie zadań, które dla niego są już zbyt łatwe. Teresa nie będzie mogła nie zauważyć złego samopoczucia Tano, co sprawi, że zacznie sądzić, że chłopiec faktycznie posiada niezwykłą inteligencję. Rozważając przyszłość chłopca, nauczycielka zdecyduje się porozmawiać na ten temat z Celią i Felipem. Oczywiście, obydwoje będą zadowoleni z wyników lekcji z Teresą. Ta zdecyduje się poddać Tano bardzo trudnemu zadaniu. Młody chłopak zda egzamin z najwyższą oceną. Na dodatek syn Alvarez Hermoso pokaże się jako wielki znawca gry w szachy. Ponadto, Tano zdoła rozwiązać problem z instalacją elektryczną w budynku Akacjowa 38, pomagając w ten sposób Cervanteowi. W tym momencie Teresa zasugeruje Celi i Felipowi, aby zapisali Tano do szkoły dla utalentowanych w Anglii, dokładniej w Bristolu. Dzięki temu chłopiec będzie miał możliwość uczenia się obok równie wyjątkowych młodych ludzi jak on. Jednak gdy dwaj małżonkowie poinformują Tano o tej decyzji, ten nie przyjmie jej dobrze. Faktycznie, chłopak będzie wierzył, że stał się dla swoich rodziców adopcyjnych zbyt uciążliwy. W rezultacie Tano ucieknie z domu, Cervante i Pablo zdołają odnaleźć chłopaka. To właśnie interwencja męża Leonor wyjaśni Tano myśli. W rzeczywistości Pablo opowie mu o swoich trudnościach w dostosowaniu się do świata bogatych. Dzięki słowom Pablo chłopiec zrozumie wszystko i wróci do domu. Następnie odbędzie się w Akacjowej przyjęcie ku jego czci.
przed wejściem na statek, który zawiezie go do Anglii, Tano podziękuje swoim rodzicom i złoży im wzruszające wyrazy miłości. W związku z tym widzowie będą musieli zmierzyć się z odejściem Tano, co się wydarzy po jego wyjeździe? Zdradzimy Wam, że Celia i Felipe, w kolejnych odcinkach hiszpańskiej Akacjowa 38, staną przed licznymi problemami małżeńskimi.